Elos. Dzisiaj pogramy sobie w bilardzika. Coś dla potrafiących i umiejących grać w bilarda. Albo może i potrafiących, jak kto woli. No, ale to nic, nie przejmujcie się. Ja was nauczę, albo wy nauczycie się poprzez patrzenie, jak to się robi. No cóż, trzeba wbijać te oto kulki do dziurki. No to walimy w dziurę, ale nie za mocno. Tak delikatnie, bez szaleństwa. Ja tu lubię trafiać, nie wiem jak wy. Oczywiście w dziurę. A tak, powiem wam, że jak gram w realu, w bilarda, to precyzyjnie trafiam i przymierzam, a nie jak tu. Nie wchodzi i nie wychodzi mi. No ale tak to już jest niestety. Raz się trafia, raz się nie trafia. No, to je jakoś tam. To będzie szło chyba. Trafiona, zatopiona i zamoczona dziurka. No i ładnie rozdziwiczyłem dziurę. A zło w dziursko, a jakby inaczej. No pięknie mi weszło. A jak będzie dalej, to się przekonamy. Ajajaj, cholerka. Nie chciało wejść. Pierdzielona. No wejdziesz czy nie wejdziesz? Coś nie chce. No proszę, co tu się zaczyna? Niedobrze, niedobrze. O kurde. Tupa Maryja. No świetnie, kurde. Jakiś żart, to ma być jakiś żart, no jacie, bez jaj. No nie, ale nie ma co się dziwić, w końcu to jest komputer. Oni tak mają, że zawsze jacyś precyzyjni są. Nawet nie ma jak dobrze przymierzyć tym kijem kijkowatym.
A walić, jak walić to porządnie. Tak, tak wam to powiem. Powiem wam, że ja tą wolę lepiej w realu, bo lepiej mi idzie. Może ktoś ze mną spróbuje zagrać partyjkę. Albo kto nie umie, to go nauczę dobrze celować do dziur. Lata praktyki u mnie, możecie brać lekcje. Masz mi wejść. Nie ma, że boli. No. Weszło do dziurska, weszło. Ojej. Nie weszło, nie weszło. Wbijałem i wybijałem te cholerne dziurska. Tak, tu w realu sobie pykam z kumplem, czy z kimś, jak przydarzy się okazja, na imprezie oczywiście. Kiedyś to częściej grałem, teraz to rzadziej. Bardziej wolę wyrywać chwasty na imprezie. Nie no, pić sobie, bawić się i mieć na wszystko wyrąbane. A, coś tu się zaczyna dziać. No i o to chodzi. O to właśnie chodzi. Żeby jak najcelniej celować do otworu. Wiedziałem. Przegrałem to jak nic. Ale co tam? I tak nieźle mi szło z tym wbijaniem w dziury. Wybijałem wszystkie dziury, jakie tylko popadały. Wpadały. Wszystko co popadało. Tak już jest ze mną. Przelubię trafiać do dziury. Dobrze powiedziane, nie? Ja, ale bubel, ja pierdyle. Tak jak ma wejść, to nie wejdzie, no. Cholera jedna. Chce, a nie chce wejść. No ale za wiele już tych bil nie zostało. Thank you.
Dobra. Już wiadomo, jak to się skończy. Nie ma co się szarpać. No nie wiem, czy zauważyliście. A ta biała... Bila się patrzy, uśmiecha do was. No. O, patrzcie, patrzcie. To jest cały komputer, no. Z nim nie wygracie. Bardziej precyzyjnie, nie wiem. Bardziej doświadczony, czy jaki? Chuj? No jak na razie, kochani, z malutkim wspomnieniem. Tak dziś rozpoczniemy. Na 60 minut. Przed oficjalnym dzisiejszym mojej gary otwarciem. Sobotniej nocy. Jazda! Ta końcówka zawsze jest bardziej taka monotonna. No dobra. To innym razem, w innych okolicznościach się zobaczymy. Na pewno nie będę trafiał do dziur dziurkowatych. Tylko zajmę się czym innym. A nie tylko dziury mi w głowie. Tylko dziury w głowie, tylko dziury, no. A, i ostatnia została. No to do zobaczyska wszystkim. Narcia.